W czerwcu 2009 roku nasza grupa misyjna wypłynęła statkiem Manuel z portu Pesquero w Iquitos w Peru do Pebas. Statek płynie aż do granicy z Brazylią i Kolumbią do Santa Rosa. 3 dni i 3 noce. Hamaki stanowią podstawowy element na statku, w którym się śpi i wypoczywa. Całą podróż zorganizowała misjonarka Dominika Szkatuła. Nasze bagaże spakowaliśmy do tekturowych pudełek dla bezpieczeństwa. Oto pani Emma, która nam w tym pomogła. W hamaku ksiądz Tadeusz. Widać hamaki przymocowane mocno u góry na metalowych prętach. Siostra Jolanta, Zosia wyglądająca z hamaku, kleryk Piotr rozmawia z misjonarkami, Paulina w hamaku pod sufitem statku, bo nie było już wolnego miejsca. Rano na rufie statku zobaczyliśmy Anię, diakona Krzysztofa i kleryka Tomasza. Dżungla zachwyca swym pięknem. Widoki z płynącego statku są wspaniałe. Siostra Bożena w hamaku i na statku. Płynąc po raz pierwszy zobaczyliśmy wzdłuż rzeki domy Indian. Kleryk Tomek i diakon Krzysztof. Paulina na tle Amazonki. Łodzie nazywane kanoa. Dzieci, jak wszystkie inne dzieci na świecie, są bardzo zaciekawione nowymi przybyszami. Rzeka Amazonka w całej swej okazałości. To są sieci, którymi łowią ryby rybacy. Powoli zbliżamy się do celu naszej podróży, do Pebas. Widzimy domy w Pebas, oddali na górce kościół, ludzi oczekujący na przyjazd gości.
Wreszcie dopływamy. Za chwilę będziemy już w porcie w Bebas. Czekamy na wyjście na ląd. Statek Manuel popłynie dalej, a my witamy się z oczekującymi.